internecie bez problemu znajdziecie całą masę rankingów o najlepiej sprzedających się autach. Ja natomiast pokażę Wam dzisiaj 5 używanych aut, do zakupu których powinniście podejść z dużą ostrożnością, ponieważ ich późniejsza sprzedaż może okazać się nie najłatwiejsza. Przed Wami zatem top 5 aut, których nikt od Was nie kupi. Miejsce 5. Subaru Diesel. Niezależnie czy będzie to Impreza, Legacy czy Forester, Subaru z silnikiem diesla nie jest samochodem, który da się sprzedać z taką samą szybkością, jak instruktor narciarstwa sprzedaje maseczki. Szczególnie gdy mowa o autach z początkowego okresu produkcji, to jest lat 2008-2010. I chociaż w rzeczywistości są to świetne samochody, ciągnąca się za nimi fama, niestety nie bezpodstawna, o psujących się regularnie silnikach, skutecznie odstrasza klientów. Miejsce 4. Nissan Tida. W sumie mógłbym opowiedzieć coś o tym aucie, jego prowadzeniu, wykonaniu czy wyposażeniu. Nie ma to chyba jednak większego sensu, ponieważ wystarczy po prostu popatrzeć. Zresztą ocencie sami. Jak można. Miejsce 3. zajął Citroen C6. Hydropneumatyczne zawieszenie, luksusowo wykończona kabina, niesamowity komfort podróżowania. Do tego nietuzinkowy wygląd i możliwość wyróżnienia się na drodze. Przepis na sukces? Teoretycznie tak. W praktyce jednak klienci podejdą, przejadą się, pochwalą, a na koniec i tak wybiorą Passata. Utrwalona opinia o autach na F ma szczególny wymiar w przypadku auta luksusowego, sprawia zatem, że sprzedaż Citroena C6 do najłatwiejszych nie należy. Wymaga po prostu znalezienia konesera francuskiej motoryzacji. Miejsce 2. Lancia Tezis. Wyprodukowana w śmiesznej ilości egzemplarzy, duża, luksusowa, z mocnym silnikiem pod maską. Ostatnia tego typu prawdziwa Włoszka. Do tego można ją kupić za 10 tysięcy złotych. Na nic jednak to wszystko, gdy większość klientów obawia się awaryjności, problemu z częściami, serwisem i codzienną eksploatacją. Chętni na zakup Lancia Tezis już w dniu zakupu powinni przyjąć założenie Franza Maurera, że będzie ona służyła do końca, twojego lub jej. Miejsce 1. zajął Renault Velsatis. Jest to z pewnością jeden z samochodów, obok których ciężko przejść obojętnie. Jego nazwa wzięła się od dwóch francuskich słów, których co prawda nie umiem wymówić, ale wiem, że po polsku oznaczają szybkość i satysfakcję. Nie dotyczą one jednak kwestii odsprzedaży tego auta, bo nie będzie ona raczej ani szybka, ani satysfakcjonująca. I w sumie trochę szkoda, bo w dobie samochodów, które różnią się od siebie jedynie nazwą, auta takie jak Velsatis są jak Mitch Buchanan pośród pozostałych ratowników. Po prostu wyjątkowe. Dajcie znać, ile Wam zajęła najdłuższa sprzedaż Waszego samochodu. Czekam na Wasze doświadczenia. Trzymajcie się. Cześć!